Hej, hej, halo, halo, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy, a.k.a. tu znowu Gimper, a to jest Apex Legends, tak jest, dzień dobry. Ostatnio uczyłem się grać na streamie, uczę się grać nadal, mam dopiero 9 level, więc bardzo pomalutku mi to tutaj idzie, ale nie przeszkodziło mi to kupić sobie super fajnej skórki. Dzień dobry. Mamy pakiecik Apexa, więc sobie otworzymy w ogóle zupełnie na starcie, tak na dobry początek, żeby sobie w ten sposób to ograć. No i moi drodzy, słuchajcie, rzecz ma się następująco. To sobie umieścimy, tu mamy jakieś takie rzeczy i to sobie wyposażę. I odpalę sobie grę i gdzieś w międzyczasie wam tutaj opowiem o tym, że kiedy w lutym ta gierka wychodziła i szturmem podbijała serca absolutnie prze wszystkich graczy, łącznie z mnóstwem moich kolegów, to ja tańczyłem. Tańczyłem do Tańca z Gwiazdami, więc totalnie mnie to ominęło, pomimo że słyszałem o jej fenomenie, wiedziałem o tym, że coś takiego się dzieje, widziałem po tym, ile osób w moim otoczeniu najbliższym po prostu grało, to ja nie byłem w stanie. Okej, okay, mamy dwuosobowy oddział, a ja wybieram jako pierwszy, zagram jako Bloodhound, jedna z postaci dostępnych w grze. Nie miałem okazji, żeby sobie troszkę więcej pograć. Teraz niedawno wszedł sezon trzeci, dosłownie kilka dni temu, więc jest to dobra okazja, żeby sobie nadrobić. I się nawet wciągnąłem, muszę przyznać. Siedzę, gram, klepię. Gierka jest totalnie darmowa. Jedyne co tam jest płatne, to oczywiście jakieś skórki i potencjalnie karnet bojowy, który możemy sobie kupić, jeżeli chcielibyśmy jakieś tam skiny i levele szybciej odblokowywać naszego konta. Natomiast to do zasady gra nie kosztuje. Mam wrażenie, że ma fajny w miarę niski próg wejścia, żeby przyjemnie się w nią grało. I cholera, jeżeli bylibyście zainteresowani, ja jestem dowódcą skoku, świetnie, tak lecimy. Zeskoczymy sobie, a może na rafinerię. Ja z racji, że jeszcze ciągle uczę się, to lubię sobie w bezpieczne miejsca do lutowania lecieć. Szczególnie jeżeli jesteśmy dwuosobowym oddziałem, to lepiej będzie nam polecieć kawałek dalej. Wolę polecieć kawałeczek dalej i później na spokojnie się zlutować i później na spokojnie podejmować jakieś walki, niż lecieć, słuchajcie, w epicentrum totalne i walczyć po prostu o przetrwanie. Dobra, nie będę już przyspieszać. Żeby na pewno... O kurczę, tu... Aha, nie, to mój ziomek się oddzielił, okej. Okay. Bałem się, że jeszcze jakiś oddział tu leci, ale... A, nie, lecą jakieś ziomeczki. Więc dobra, i tak będziemy musieli się troszeczkę postrzelać. I tak czy siak nie będzie tak kolorowo, jak mógłbym chcieć. Więc absolutnie najszybciej jak się da. Lecimy sobie tutaj do skrzynki. W takich skrzynkach na przestrzeni mapy są porozkładane jakieś rzeczy. Mamy jakiś pistolecik. Postać, którą gram, jest w stanie dosyć fajnie, Bloodhound. Ma taką umiejętność, którą wykrywa przeciwników. Jest w stanie zeskanować otoczenie, albo w ogóle jak się naładuje, to wejść w tak zwany tryb łowcy. Tryb łowcy wyszarza nam taki obraz, a przeciwników podświetla na czerwono, więc jest to całkiem, kurczę, dobre. Wykrywam też na dodatek tam bombę, mi ktoś zostawił. Wykrywa mi też ślady przeciwników, więc widzę, w jaki sposób się poruszają i gdzie są. Trochę rozdzieliliśmy się z tym moim ziomeczkiem, co może nie być najlepszym wyjściem, ale dobra, pozgarniam tutaj sobie te jakieś rzeczy i spróbujemy znaleźć jeszcze jakiś loot w postaci jeszcze broni. Przywara, którą mam, to jest Battle Royale oczywiście, nie? Gierka tego typu. Jakaś tam przywara, którą jeszcze mam, jest taka, że nie znam lokacji. Z racji, że znam jeszcze zbyt krótko, że gram jeszcze zbyt krótko, nie znam gierki aż tak. Dobra, pójdę do mojego teammate'a, to będzie bezpieczniejsze. Tutaj supply sobie, zaraz sobie posortuję. Na razie przygarniam wszystko. Z racji, że nie znam jeszcze miejscówek, to nie jestem pewien, w jaki sposób najlepiej tutaj, jaki movement stosować, tak by obchodzić przeciwników, by dobrze ich rozgrywać. I mam wrażenie, że na tym najczęściej tutaj przegrywam, jeżeli coś po prostu się dzieje jakoś bardzo na szybko. Plus oczywiście jednym z czynników, który na to również wpływa, jest fakt, że ciągle uczę się strzelać, tak? Bo strzelanie, z racji, że jest to shooter, jest całkiem cholera istotne. Dobra, czekajcie, którym ja tu mogę najlepiej wyjść? Tędy. Strzelanie jest całkiem cholera istotne. Dobra, tam mój ziomeczek sobie leci. Nie mamy w ogóle tutaj obrażeń od upadku, to jest jakby całkiem spoko rzecz, więc warto tego używać. Czy tutaj kogoś mogę ten? Nie. Tak można się było spodziewać, ale warto to było sprawdzić. Nie mamy zupełnie obrażeń od upadku, więc warto. Więc tak, nie do końca... O, wow, to dzięki, koleś. To fajnie, że do ciebie przyszedłem, żebyśmy trzymali się razem. No to dzięki. No teraz nie bardzo mam jak tam podbić do ciebie, typie.
No oczywiście, no jakby zrobię cokolwiek. Teraz możemy zabrać ich łupy. Świetnie, a coś zastrzeliłeś kogoś? Nice. A tu mogę wskoczyć dopiero. Co i tak dalej. Gra ma, tak jak widzicie, w ogóle mnóstwo fajnych elementów poruszania się. Czekaj, wejdź mi tu. Wejdziesz? Czy nie? No to się, kurde. Dobra, patrzcie to. Le parkour, ale... Czy to jest blokada? No nie mów. O, wow, świetnie, dobra. Bez znaczenia, mogę tutaj sobie wejść. Świetnie. Już jest git. Tak, więc jeszcze się uczę. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, totalnie zostawiajcie mi w komentarzu. O, tak, faktycznie zastrzelił się ty puncia. Jest to całkiem zabawne. Zamiast tego możemy sobie wziąć. Zgoda, pewnie dużo takich rzeczy. Mam dostępny tryb bestii. Gdybym chciał wejść w takowy. Tam stoi wieża skoków. Skanuję otoczenie. Tak jest. Dobra, tu już mamy wszystko poczekowane, tylko że zabiliśmy jednego typa. Tam dokładnie mój teammate zamknął. A może tu być jeszcze jeden? Więc zasadnicze pytanie, czy my nie powinniśmy już ktoś tu biec, ślady. On już to zrobił bardzo rozsądnie zresztą, w stronę pierścienia, bo się, no, zamyka nam się przestrzeń. Tak, więc sporo jeszcze nie ogarniam tak w ogóle, to chciałem rzec też. Jakoś tak jest, gdzieś tam mam wrażenie, że często jak gram, to jestem na tym etapie, że coś się dzieje i ja potrzebuję dopiero chwili, żeby zorientować się, co faktycznie się dzieje dookoła mnie. I z tym mam jeszcze problem, że po prostu jest bardzo szybkie tempo rozgrywki. Ale to jest na plus, bo ja do zasady lubię takie dynamiczne gierki. I tak, o nie, Mozambik na pewno nie, to nie wchodzi w grę, to wolę Iwę. I tak dalej, co ja przejrzę, jest to dosyć ryzykowne. Pod tym względem, że... O, Peacekeeper, świetnie. To wymienię sobie za to. I powinienem jeszcze coś sobie wymienić, bo tak naprawdę... To mam jakieś... A, Jezus, to ty. Strzeżcie się nowego lidera zabójstw. Strzeżcie się, zdecydowanie. Dobra, chodźmy, ziombel. Ja wiem, że tu jest dużo skrzynek. Ale musimy iść, nie? Dobra, to też otwórzmy. Nie, tak zdecydowanie nie. Co zrobiłeś? Jakoś za bardzo przytrzymałem znowu. Beka ze mnie. Dobra. To miłe, ale... Niemiłe jest to, że zignorowałeś mnie w związku z tym, koleś. Dobra. Na pałę trzeba w tamtą stronę lecieć, bo dogoni nas zaraz strefa i to będzie bardzo, bardzo niedobre. Tutaj Linka nam troszeczkę pomogła, nie wiem czy to jego, czy ta tyrolka tutaj była normalnie, ale no trzeba żyć i dać żyć innym. Wślizgiem, nie wślizgiem, dowolnymi metodami. Nie jest to komfortowa sytuacja pod tym względem, że tam może się ktoś czaić, kto będzie chciał nas ustrzelić. No ale gramy na tym, co mamy, nie? Okej, ziomek tam jakoś przeskoczył sprawniej. Tam jest jakiś przeciwnik, dobra. Zaraz będzie strzelanko. Nie szkodzi. Ziombel, wiesz co? Ty jesteś na górze. Jakbyś szedł tu do mnie, to byłoby o wiele prościej. O kurde. Szlak by to tu strasznie dużo wszystkich. Weźmy sobie tryb bestii. Mocno oberwałem. Dobra. Solidna, to jeszcze nie twój czas. Podnosimy ciebie. Tutaj załatwiony typek. Szybko, żeby nikt nas nie dorwał. I dobra, ziomeczki załatwieni. Tutaj jeszcze kogoś mamy. Nie, czysto w miarę. Tak, poodnawiajmy się. O Jezus, nie tak. I dobra, no jest okej, coś zrobiliśmy, słuchajcie, żyjemy w miarę. Pewnie można to było rozegrać lepiej jak wszystko, ale uczymy się. Załatwiliśmy typków, to jest najważniejsze. Strzykawunia. Dobrze, ja bardzo się cieszę z takich małych sukcesów. Cholera, słuchajcie, jak cokolwiek uda mi się zrobić, to jest dla mnie ważne. Gierka jest niesamowicie dynamiczna, więc to czasami naprawdę ułamki sekund decydują o naszym losie. Jakoś tak jest. To całkiem miłe. Co my tu mamy? Nie wiem, czy nas to, czy mnie to jara. Osłonę leżącego sobie wezmę, rygiel do strzelby mogę sobie wziąć. Dobra, gituweczka. I całkiem mocno znowu się przesuwa obszar. Więc trzeba będzie tym grać. Gorzej, żebyśmy się cholera nie rozdzielali tak głupio.
To jest całkiem w porządku. Wezmę sobie, bo tego i tak nie mogę użyć. Zmieniłbym karabin na ten, żeby tutaj sobie wziąć amunicję po prostu, większą jej ilość. Dobra, let's go. Zobaczmy, co tam będzie. No tutaj na takim małym wiadomo, że nie wykryję. Dobra, aha, w ogóle tam żeś poleciał gdzieś daleko. Tyrolką. W porze lecę za tobą. Cyk, pyryk, pyk, 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 pyk. A, i w ogóle, jak gracie w Xbox, tak jak mówię, po pierwsze porady, a po drugie to gdzieś tam sobie regularnie streamujemy, słuchajcie. Więc... Cholera. Ojej. Jej, 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 jej. Bardzo źle. 10 sekund. Pierścień jest blisko. Skanuję obszar. Fuck, nie przyczaiłem gdzie. Że on zakładam, że tu. Dobra, spitalamy stąd. Pierścień się rusza, towarzysze. Wszyscy jesteśmy na zewnątrz. Jezus! Zły pomysł. Oj, granat w złym momencie. I tak to się kończy. Myślałem, że im tam puszczę, kurde, w ten korytarz i tyle. Trzeba było mieć broń pod ręką. Dobra, ale mój ziomeczek jeszcze leci, więc zobaczmy. Może mnie jeszcze podnieść, bo może odzyskać mu sztandar. Chociaż nie, zeżre mnie pole i tyle mnie będzie. A on będzie grał gdzieś dalej prawdopodobnie. Alright, dobra. No i tak to jakoś idzie życie na tej naszej wsi. Słuchajcie, z racji, że będziemy sobie Apexa na pewno troszkę streamować w najbliższym czasie, tutaj na Gimperze, to zapraszam do kontaktu na kontakt@gimper.gmail.com. Jeżeli umiecie grę, bo ja wiem, że na pewno dużo szybciej bym się poduczył grając z kimś z was. Z osobą, która już ma trochę bardziej obcykaną, bo samemu zawsze to idzie wolniej i jakby rezultaty są, jakie są później. A kurde, bardzo bym chciał, bo mi się to podoba po prostu. Więc... oblomi go! Dwa, żyj! I daj żyć innym. Kombinuj coś tam tutaj. Dobra, ładuję sobie baterię, bardzo słusznie. I co? I bardzo bym chciał, więc zgłaszajcie się, to sobie popykamy razem. Okej, dobra, coś tam zrobił. Ale obrywa, gonią go, cholera. No jest bardzo ciekawie. 6 oddziałów, 14 graczy pozostało tak naprawdę. To moglibyśmy nawet spróbować jeszcze go pooglądać tak naprawdę. Masz, oznaczę ci, żebyś wiedział, że tam zostałem. I umieram. Oblomingo 2. O, dobrze się skampił. Zobaczymy, słuchajcie, może być dobrze. Może być dobrze. Co to będzie, co to będzie. Dobra kampa, no w końcu to koło się zacznie zamykać. Pierścień. I... Ale jestem zły na siebie, bo pod końcówkę... O, dobrze, się przyczaił. Król. Dobrze, a się skampił. Kurde, jak Rockens w Battlefieldzie. Ci tam się... Ten, patrzcie. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Tak się robi action. Nice! Ale ich poharatał pięknie. O, ale to właśnie teraz już jakiś reload, jakiś nie trafiony. O Jezus, jak on to dobrze robi. Bardzo fajnie. O stary, jesteś moim królem, nie? Bardzo elegancko. Wyeliminował kolejnych gości. No i to jest to, czego mi brakuje. Ja czuję, że po prostu bardzo nie umiem strzelać. I ta gra jest jeszcze za dynamiczna dla mnie. Co jest kurde dziwne, bo ja latami w ogóle Sirius same, Doomy, Unreal Tournamenty. Grałem, a po prostu wypadam z prawa. Ja z wiekiem coraz więcej w strategię gram. Trzeba przestać dziadzieć. A przyjmę sobie ekwipunek. Bardzo ładnie. Hełm na fioletowym. Zbroja na niebieskim, ale to też jest ok. No i gdzieś tam podchodzimy. Słuchajcie, cztery oddziały pozostały. To poobserwujmy ziomeczka do końca. Bo to może być coś ciekawego. No nawet jeżeli my już nie bierzemy udziału, to koleś ma naprawdę na coś szansę. Fajnie tutaj wymyślił. Może to był przypadek, a może rzeczywiście mamy gościa, który ogarnia. Okej, dobra. Widywałem lepsze strzały pewnie. Sprawnie zmienił broń, ale dobra, no radzi sobie okej. Zniszczył broń. Zbroję, sorry. Zniszczył zbroję. Tutaj jakiś nalot zrzucony na głowy. Niebo wali nam się na głowy, jak mówili galowie w Asterixie i Obelixie.
ale jemu nie wali się niebo na głowy, tylko wali się grad pocisków na głowy przeciwników Oblomingo 2. Ja tej pierścień się zamyka dalej. O Jezus! Jak on to fajnie robi. Sprytnie. Oj, będzie dobra konfrontacja. Gibraltar tutaj na podejściu chyba, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Dawaj, 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 nic się nie bój. Ugryź go. Oj, niestety. Oddział wyeliminowany, gadem, ale dzielnie. Dzielnie, dzielnie walczyliśmy, staraliśmy się, robiliśmy co możemy. Miejsce czwarte, kiedyś jeszcze będzie pierwsze. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy, to był Apex Legend. No i co, odzywajcie się, będziemy streamować, będziemy grać, będziemy się świetnie bawić i mam nadzieję być dobrym. Jeszcze nie dziś, ale pewnie już niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć!